Dzień dobry moi kochani, witamy we vlogmasie dniu 5. Jest godzina 6, a Wiktoria postanowiła wstać. Zbyt często to się nie zdarza, ale widocznie miała ku temu jakiś powód. Wika dzisiaj wstała wcześniej, więc i wcześniej otworzy swój kalendarz. Proszę, księżniczko. A dzisiaj w kalendarzu Play-Doh. Przyszłam do pokoju, żeby otworzyć kalendarz, ponieważ mam ochotę do herbatki na coś słodkiego. Więc otwieramy. Zobaczymy, co jest w środku. O, wiecie co? Na to właśnie czekałam. Uwielbiam te cukierki. Są przepyszne. I teraz szukamy piąteczki, bo powiem Wam szczerze, że sobie nie naszykowałam. I tak, o, mamy tutaj piątkę. Więc też otworzymy dzisiaj tak bez mojej twarzy. I dzisiaj mieliśmy w kalendarzu takie cztery podkładki pod gorący napój. Srebrne, bardzo ładne, będą nam pasowały. I standardowo Mikołajek. Cytatem, jeśli nie wiesz co dalej, po prostu zrób następny właściwy krok. I piąteczka za nami. I przyszłam sobie do salonu z gorącą herbatką i z moją małą laleczką obok, tak? Tak. No. Siedzimy, oglądamy bajki. Moi drodzy, mój mężuś po wczorajszym męskim wyjściu już wstał i zrobiłam śniadanko. Dzisiaj mamy kanapeczki z jajkiem, z warzywami. Ja mam jeszcze oczywiście ze szczypiorkiem. Tutaj są Wiktorii kanapki. I myślę, że jak zjemy, to pójdę od razu, troszeczkę się ogarnę. I zobaczcie, wyskoczyło mi jakieś zimno na ustach. To chyba drugi raz, bo pierwszy raz jak byłam w ciąży, coś takiego mi wyskoczyło. No nie wiem, mam nadzieję, że jakoś będziecie mogli na mnie patrzeć. A teraz zabieramy się za śniadanko. Moi drodzy, jak widzicie, ja już się ogarnęłam. Włosy przed chwilą wysuszyłam, więc są jeszcze napuszone. Dzisiaj mam na sobie koszulę jeansową, czarne spodnie. Koszula ma chyba, wiecie co, może z 5 lat, a może i nawet więcej. Bardzo ją kiedyś lubiłam, teraz w sumie rzadko w niej chodzę, ale i tak później się przebiorę, więc chciałam nałożyć coś wygodniejszego. Bo do kina mam zamiar nałożyć albo spódniczkę, albo sukienkę. Zobaczymy. Może jeszcze wcześniej wyjdziemy z Olą na jakieś ciastko, albo na jakąś kawkę, pizzę, no nie wiem, cokolwiek. Niebawem jedziemy do moich rodziców, ponieważ dostałam informację od mojej mamy, że przyszedł Mikołaj i coś tam Wiktorii zostawił. Zobaczymy, co takiego Wiki dostanie. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Co tam? Czyj to prezent, Wiktoria? Ja. Twój? Tak, Wiktorii. W środku coś jest. Ale piękna bombka. To już trzecia, prawda? To już trzecią bombkę babcia ci kupiła. Mikołaj ci kupił. Jak widzicie, ja jestem w samochodzie. My już wracamy tak naprawdę do domu. Jeszcze Daniel poszedł do siostry zanieść jedną rzecz. Wiktoria tam z tyłu śpi. Chciałabym się jeszcze sama przespać godzinkę przed wyjściem. Zobaczymy, czy mi się uda. Mam nadzieję. Tak jak wiecie, idę do kina. Na pewno opowiem Wam, jak było i czy było fajnie. Może coś ponagrywamy z Olą. O 18 mam być u niej, czyli za równe 3 godzinki. I wróciliśmy do domu. Nie opłaca mi się kłaść spać, powiem Wam szczerze. Więc odpalam świeczkę. I będziemy coś z Danielem oglądać. Wiktoria śpi, więc mamy czas dla siebie. Przyszłam do sypialni i chyba jednak ta półgodzinna drzemka chociaż dobrze mi zrobi, bo jestem wykończona. Mówiłam Wam dzisiaj, że nałożę sobie sukieneczkę, ale jest tak zimno, że ja dziękuję zmarznąć. Nakładam spodnie. Zdecydowanie wolę nałożyć spodnie i żeby było mi ciepło. I tak jak mówię, pół godziny snu i do Was wracam. Ja już powoli się zbieram, nakładam kurtkę
i wychodzę, jadę po Olę, także czekaj na mnie, Ola. Okej, trafiłyśmy z Olą do Kozaka. Ola, możesz się przywitać? Hej wszystkim. Ostatnio któraś z Was mi pisała, że Ola chodziła do klasy z jej chłopakiem, więc pozdrawiamy tą dziewczynę. Tak, pozdrawiam. Nie wiem, jak jest na imię, ale bardzo Ci pozdrawiam i chłopaka też pozdrawiam. Jak Ola, Twoje nastawienie do filmu? Ciekawa jestem filmu, czy naprawdę będzie taki świąteczny. A ktoś dzisiaj mi mówił, że bardzo fajny i że poleca. Tak? No. To nie wiem. Ciekawe, no, ja też jestem ciekawa. Na pewno damy. Takie filmy. Jak zobaczyłam, że będzie ten film, to od razu pomyślałam o Olwierzce. Tak, na pewno damy Wam znać, damy czy fajnie znać było. Po seansie na pewno, czy polecamy. Tak, a teraz zamówiłyśmy sobie pizzę, herbatkę, sok, zjemy, najemy się w 100%, napijemy, żeby później chodzić z siusią. I pójdziemy do kina. No, ja też herbatka. Ale któregoś razu musimy się jeszcze wybrać na vlogmas, we dwie. No, bez samochodu. Ale bez samochodu i chłopcy się zajmą Wiktorią. Tak. Zobaczcie, przyszło nam jedzonko. Ola w telefonie. Tak. Chcę zrobić zdjęcie na Instagrama. Aha, no dobra, to rób zdjęcie. Zobaczcie, jak mam ładnego case'a. Świąteczny? A ja go w tamtym roku chyba widziałam, czy nie? Tak, bo ja go zamówiłam na AliExpress za 4 zł. Ola AliExpress poleca. Więc Ola robi zdjęcie i zabieramy się za jedzonko. Tak. Bo wczoraj dodawałam kawałek filmiku i mówiłam, że nie lubię pieczarek, a dzisiaj zamówiliśmy pizzę z pieczarkami. Chyba już polubiłam. A? Całkiem smaczne. Tego nie pokażę. Najadłaś się? Co? No. To jest zdecydowanie nieinstagramowe lustro, ponieważ jest tu strasznie ciemno. No, ciemno. Ale tu są lampy, chciałam je zaświecić. Ale nie da się. Nie, o, czekaj, może moje kółko od aparatu zabiorę. I wychodzimy. A może torebkę? Może torebkę? Nie, no tak, torebkę to na pewno wezmę. Czy nie? Idziemy do mnie. Fajnie się kończą. No, coś do picia. Ja koniecznie muszę popcorn zjeść dzisiaj w kinie. Jak to? Oczywiście. Ja sobie miejsce na popcorn zostawiłam. O nie, jak ciemno! Jedź, jedź, jedź. Wyszliśmy z Kozaka, najadłyśmy się po uszy, ale Agnieszka oczywiście jeszcze wciągnie popcorn. Tak. Olo? Popcorn? Ja to nie chyba. Nie, no weźmiemy sobie jakiś na pół. To jest takie dla dzieci, taka porcja malutka. No, gdyby tam były cukierki, to też bym wzięła. Ale ja myślę, że nie będzie dzisiaj dużo ludzi w kinie. No bo co, czwartek? Czwartek o 20. No raczej nie. Dobra, możesz zrobić na to, na co najbardziej czekasz, a ja się rozłączę. Mamy święta w hełmie. Budują szopki. Ale już budują, czyli jak za jakieś 2 tygodnie tutaj... Nie no, przesadziłam, za tydzień. Ja myślę, w tydzień się wyrobią. Zaraz pewnie, kiedy jest ten taki bazarek, taki świąteczny? Nie wiem. Stawiają taki ten kiermasz. Jak za tydzień się spotkamy, mam nadzieję, to przyjdziemy Wam pokazać szopkę. Co Wy na to? Jesteście za? Myślę, że tak. Patrz, pusto. Możesz sobie wybrać, gdzie chcesz usiąść. Jesteśmy w kinie dużo wcześniej. Tak, bo powiem Wam coś. Najpierw Agnieszka w ogóle pomyliła dni, bo ja myślałam, że idziemy jutro. I pomyliła dni, a teraz pomyliła godzinę. Ale ja się usprawiedliwię, ponieważ ja myślałam, że piąty jest w piątek. Tak. I także tylko o to chodzi. Musimy teraz sobie poczekać 40 minut, bo Agnieszka pomyliła godzinę. Dopiero ja przed chwilą zobaczyłam na bilecie, że jednak jest inna godzina. Tak, Agnieszka. No tak, ja się przyznaję, ale z tym piątym to mi się po prostu pomyliło, że to jest piątek, to nie było celowe, naprawdę. Tak. Ale coś leci, Kraina Lodu pewnie. No. No i tak sobie po prostu posiedzimy, a troszkę porozmawiamy. A jak ktoś był na tym filmie z Was, jak poślubić milionera, to dajcie znać w komentarzach, bo ja się wybieram i muszę wiedzieć, czy warto. To możecie napisać w komentarzu. Tak, czy byliście i czy polecacie. Już chyba nagrywa, nie? Tak. Hej, wracamy właśnie z filmu, Aga. Zimno mi. No, zimno. Zaskoczył mnie. Tak, na pewno. Film był, słuchajcie, ja polecam, bardzo fajny. Trochę się wyśmiałyśmy, nie, Aga? No. Ja w pewnych momentach też się tak śmiałam.
Ale i też były momenty, że nawet się wzruszyłam, nie? Te no, takie, także... Szczególnie pod koniec. No nie będziemy mówić dokładnie, żeby wam nie spoilerować, ale naprawdę, polecamy i warto pójść. Taki klimatyczny akurat na grudzień, nie? A, ten no, film. Ale aż w bardzo... jestem, nie sądziłam, że on mnie zaskoczy. Myślałam, no, że taki będzie. Myślałam, że to będzie taki lightowy, no, no, ze świątecznymi piosenkami i w ogóle, ale naprawdę, mnie bardzo zaskoczył. Trochę z przesłaniem, nie? Trochę tak. No. Tak można było coś wynieść z tego filmu. Nie taka jakaś lekka popierdółka. Także polecamy, nie będziemy mówić szczegółów, żeby nie spoilerować. Także tak, było super. Tak. I to kończymy ten kończymy, vlog. Kończymy, no. Tak? Koniec vlogmas dzień 5. Ja dziękuję, że mogłam być na vlogu i miło spędzić wieczór z Agą. Także mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Buziaki, pa!